Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ważne czy jesteś w autobusie, pociągu czy na wakacjach. Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Mundialowo internetowe ostatki w TVP Sport na kanale YouTube witają państwa Dobry wieczór, Jakub Wawrzyniak. I Aleksander Roy, tuż po meczu o trzecie miejsce, ja prosto ze stadionu, Kuba prosto ze studia. Natomiast ja mam pytanie do Kuby. Dawid Kubacki drugi, trzeci, Piotr Żyła. Dobry rezultat z Engelbergu Kuba? Perfekcyjny, perfekcyjny. Gratulacje dla chłopaków. To Zapraszamy oczywiście na trzecią serię. Pewnie kiedyś chłopaki e, będą znowu wskrzeszać. I występować w tym y, odcinku, w tym y, programie. My oczywiście skupiamy się na piłce nożnej. Czas podsumowań, czas zapowiedzi. Jutro finał: Argentyna, Francja, czekamy. Tutaj piękny jubileusz. Pan Dariusz Szpakowski po raz dwunasty. Szymon Marciniak, sędzią tego spotkania, będzie o czym opowiadać. Warto sobie jutro cały dzień zarezerwować na to, żeby po prostu oddychać tym finałem Mistrzostw Świata. Zapowiedź goni zapowiedź. W związku z tym my zaczniemy od meczu o trzecie miejsce: Chorwacja, Maroko, Kuba, czy. Jesteś trochę zaskoczony tym spotkaniem, tym rezultatem? Myślałeś, że może jednak Maroko siłą rozpędu, czy jednak spodziewałeś się, że to doświadczenie, że ten pragmatyzm Chorwacji na tym turnieju zwycięży? Druga wersja zdarzeń, przez ciebie przedstawiona, to przede wszystkim. Natomiast miałem takie wrażenie od początku. Słyszałem opinię, studio z Warszawy mówiło, że, że dobry mecz, dobre tempo. Ja trochę inaczej to postrzegam, oceniam to spotkanie. Mam wrażenie, że. Mecz, który trzeba rozegrać. Myślę, że po przegranym półfinale w przypadku i Chorwacji i zespołu, zespołu z Maroka to było spotkanie, które po prostu kalendarzowo trzeba rozegrać. I patrząc na postawę Maroka w poprzednich spotkaniach, a to, co dzisiaj zaprezentowało, no to było widać ewidentnie, że te emocje, ten ogień, żar, który im zawsze towarzyszył w, w grze, przede wszystkim obronnej, dzisiaj tego już nie było. To był mecz, w którym oczywiście szybko wyrównali. Myślę, że błędna decyzja Liwakowicza powinien wyjść do tej piłki. Natomiast generalnie. Natomiast Orsic zawalił krycie, troszeczkę odpuścił to krycie. Tak, natomiast to myślę, że piłka podbita i na tyle ta parabola lotu piłki była wysoka, że Bramkarz mógł jednak lepiej to zinterpretować wyjście. Zresztą wychodził, tylko był spóźniony. Natomiast co później się działo? No, tak jak powiedziałem, mecz, który trzeba dograć w przypadku, myślę, że zespół z Maroka przyjedzie wrócić po fantastycznym turnieju, ale wrócić z medalem, a wrócić z czwartym miejscem, no to, to jest I tak, znacząca do historii, I tak przeszli do historii, Dobrze. każdy będzie pamiętać, że pierwszy zespół afrykański, z półwyspu arabskiego, koszulka nieprzypadkowo – Dumny po Naturalnie będziesz bronił. – Wierny po porażce. Tak, Kuba, chciałbym wprowadzić troszeczkę takiej pikanterii do naszej dyskusji, więc zapytam bardzo otwarcie i bardzo odważnie. Kto jest słabszy na tych mistrzostwach, katarski sędzia czy katarscy piłkarze? Na taką konwencję sobie tutaj możemy pozwolić. No – Jeżeli Katar jako drużyna, widzieliśmy jak się zaprezentowali, dla nich samo wyjście na boisko było przywilejem, który nigdy by im się nie wydarzył w normalnych eliminacjach sportowych, no to jeżeli spojrzymy na pracę sędziego katarskiego, to myślę, że dopasował się do poziomu piłkarzy, czyli był niaki. Ja sprawdzałem, on nie sędziował od miesiąca, tak naprawdę. No, praktycznie, praktycznie nie dostawał spotkań, te najważniejsze dostawali inni. A tu nagle nic gruchy, nic pietruchy, walka o trzecie miejsce. No dobrze, chciałbym zapytać o wątek. Olek, po... a może to był jeden z punktów kontraktu, jaki kiedyś podpisano? Wiesz, co no jakoś musieli zaistnieć, jeżeli chodzi o ten mundial Katarczycy. Ja sobie tutaj jeszcze wypisałem taki wątek nieoczywisty: Josip Juranowicz. Legia Warszawa całkiem niedawno, podobno jest przygotowywany jakiś transfer. Oczywiście księgowa legi tam już zaciera ręce, bo troszeczkę procentowo spłynie. Ale piękna historia pokazująca, że w piłce nożnej bardzo szybko można wykonać taki progres, bo mam wrażenie, że przed Juranowiczem nie tylko wspaniała perspektywa reprezentacyjna, ale też klubowa. Świetny turniej. Od początku myślę, że obok Guardiola, no to w linii obronnej piłkarz bardzo wyróżniający się. Mający pierwsze miejsce, pierwszy skład o to od już kilkunastu miesięcy. Nie tak dawno pamiętamy go z Legii Warszawa. Pamiętamy jego wejście do Legii, które było przeciętne. Natomiast później jak kończył, to wszyscy doskonale pamiętamy. Jest fantastyczna bramka chyba w Pradze, ile dobrze pamiętam. Tak, I tak, później tak. wyjazd. Piłkarz, który z każdym kolejnym dniem się doskonale rozwijane i pewnie też tak jak powiedziałeś, olbrzymie zaplecze reprezentacji Chorwacji na kolejne kilkana, kilkanaście może lat. No to przeszliśmy tak troszeczkę do podsumowania, bo myślę, że już można powoli rozdawać pewne nominacje. Oczywiście finał jutro przed nami, pamiętam sytuację z 2002 roku, kiedy Oliver Kahn dostał nagrodę dla najlepszego piłkarza przed finałem, potem popełnił błąd, to trochę było taką rysą na tym. Wizerunku. Natomiast troszeczkę możemy się pobawić w różne takie klasyfikacje. Na przykład jeżeli chodzi o olśnienia, jeżeli chodzi o takie niespodzianki. Piłkarzy, którzy cię zaskoczyli, którzy wyszli z cienia, a którzy stali się gwiazdą tego turnieju. Jakbyś był w stanie wskazać. Podejrzewam, że pytanie jest trudne. Musisz tam sobie bazę danych przewertować, więc ja tutaj tak podpowiadam. No, oprócz marokańskich piłkarzy, Amrabata, Onahiego, bo no myślę, że rewelacyjne, rewelacyjne występy tych piłkarzy. No to jestem ciekaw, jak byś potraktował na przykład Guardiola, bo to jest piłkarz piłkarz RB Lipsk, piłkarz, który, którego znamy, który jest znany szerszej publiczności. Natomiast mam wrażenie, że na tym turnieju wskoczył na taki poziom, że chyba można go zaklasyfikować do, do miana odkrycia turnieju. Jak myślisz? Czy masz takich kandydatów, którzy spowodują, że on pójdzie w cień w tej klasyfikacji? Wyróżniająca się postać na pewno Chorwatów, natomiast w tym zespole ponad wszystko mi zaimponowała trójka środkowych pomocników. Brozowicz, Kowacic i, i Modric naturalnie. <laughs> mam wrażenie, że to jeżeli mielibyśmy linię pomocy, wskazać, która była najlepsza na tych mistrzostwach, to dla mnie jest to Chorwacja. Oczywiście nie, nie mieli takiego wsparcia w postaci piłkarzy ofensywnych, ale dominowali. Czy Gwardiol? Myślę, że zdecydowanie przyszłość nie tylko chorwackiej piłki, ale gwiazda, jeżeli chodzi wśród obrońców, na lata. Jego dojrzałość, jego siła, zwrotność, chociaż w przypadku ostatniego pojedynku z Messi to, to zostało może nie ośmieszone, ale to mówimy o Leo Messi. Leo sobie z każdym poradzi. Tak, no właśnie. Tutaj akurat myślę, że słuszne jest powiedzenie, że można mieć świetnych obrońców, doskonałą taktykę, ale jak Messi ma swój dzień, to sobie to wszystko można do kosza wyrzucić. I tak w tym przypadku zagrało. Juranowicz z prawej strony, jeżeli chodzi o Chorwację, natomiast. No i ja tak ogólnie, tak, taki piłkarz z cienia. UNAHI. Ja za sprawą m.in. Twojej osoby przekonywałem się od początku turnieju. Jak tylko myślisz no, z grupy, posady, że, że, tam... że to jest zespół bardzo mocny i daleko może zajść. I w meczach i z Hiszpanią, i z Portugalią miałem przyjemność streaming oglądać czy też z Francji, z Francją również i zwróciłem na niego uwagę. Bo myślę, że to jest ostatni, ostatni jego okres w lidze francuskiej. A jeżeli zostanie w Francji, to zmieni klub, bo, bo nie zasługuje na to, żeby grać w ostatnim w klubie, który zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Niesamowite walory fizyczne, chociaż nie mówię tutaj o, o, o jego gabarytach, że on nie jest silnym piłkarzem. Natomiast wybiegany, kreatywny, grający z przeciwnikiem na plecach, no praktycznie ma zadatki, aby, aby być wynącą postacią wielu klubów w Europie. Azedin Unahi. No dobra, zgadzamy się. Ja jeszcze bym dołożył Amrabata, też znakomity mundial w wykonaniu tego pomocnika. Maszyna, 57 odbiorów piłki, chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast, Kuba, jeżeli chodzi o takie rozczarowania, jeżeli chodzi o piłkarzy, spodziewałeś się po kimś czegoś więcej? Ja tutaj tak sobie pomyślałem, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski. <knie> Może masz kogoś innego? Ja tak po prostu rzucam. Może czat zapalę. Nie, nie, ja tutaj myślę, próbuję że... się dostać do tego czata. Wiemy doskonale, że to nie uda. był dobry turniej Roberta. Tu już nie chodzi o sytuację yy, z karnymi, ale generalnie o jego, jego występ na turnieju. Natomiast na usprawiedliwienie Roberta, no, polska reprezentacja też nie za bardzo była zainteresowana kreowaniem sytuacji w polu karnym przeciwnika. Myślę, to jest duży dużo usprawiedliwienie dla Roberta. Natomiast to póki co myślę, że jutrzejsi finaliści, bo, bo jeżeli spojrzymy na Di Maria i spojrzymy na Dembele, grający na tej samej niemalże pozycji w swoich reprezentacjach, bo przy ustawieniu 4-3-3 no to i Di Maria i Dembele mają za zadania bardzo podobne, a mundial ich wy wykonanie jest bardzo przeciętny. Janusz Michalik mówi, że czekamy na na Dembele, a ja myślę, że się nie doczekamy, bo on póki co mocno zawodzi, tak jak zawodzi w Barcelonie. Wydawałoby się, że stawiany przez Didiera de często jako no, pierwszy wyjściowy zawodnik, a jeżeli chodzi o jego dokonania ofensywne, no to, no to zdecydowanie odbiega od Grismana, od Bapeju i od Giru. Myślę, że i nawet yy, wracający z Juventusu po Kontuzji yy, szybko yy, rabio. Tak. Również ma zdecydowanie lepsze notowania. No, ciekaw jestem jutro, jeżeli wyjdzie, to jak się zaprezentuje. Dobrze, dotarłem do czata, dlatego się zamyśliłem i nie odpowiedziałem na Twoje pytanie, ale już go tutaj przeglądam i aktywizuję. To przechodzimy w takim razie do trenerów, bo mam wrażenie, że w ostatnim czasie trenerzy też są takimi gwiazdami piłki nożnej. I tutaj zaczniemy od negatywów. Który z trenerów Cię zaskoczył negatywnie, albo który Cię rozczarował, albo który powinien sprawić, że dany zespół na Mundialu powinien zagrać lepiej? Roberto Martinez. Belgia. Tak, ostatnie złote pokolenie, natomiast starzejące się okrutnie po tym Mundialu. No tak, właśnie, to tak nie jest usprawiedliwienie należy... dla Martineza, że to trochę jest, mu się starzeją właśnie, piłkarze? Znaczy nie jest, w moim uczuciu nie potrafił, oczywiście... Przegapił moment, Dzisiaj dużo tak? się mówi o budowaniu relacji z piłkarzami i patrząc na, na postawę Belgii i nawet wypowiedzi Kevina De Bruyne, często, który krytykował swój zespół, do tego postawa reprezentacji, która nie wyszła z grupy, doświadczeni piłkarze, świadomi pewnie tego, że, że to jest ich ostatni turniej w takim, a nie innym zestawieniu, no i do tego trener, który nie potrafił wskrzesić w nich jakiegoś takiego żaru, ambicji, no bo ja postrzegałem Belgię na pewno nie jako drużynę, która zostanie w grupie, musiała być w moim uczuciu, a a doświadczyliśmy czegoś innego za sprawą innymi Maroka. No i te, to Maroko miało więcej żarów w tym meczu z reprezentacją Belgii, natomiast jak sobie przypomnę mecz Belgii z Chorwacją, to jestem ciekaw, jak nasza narracja by się potoczyła, bo może dzisiaj byśmy mówili o tym, że Belgia zajęła trzecie miejsce na mistrzostwach świata, tak? Oczywiście to daleko wykraczająca e, rzeczywistość, natomiast no tutaj... tam niewiele brakowało a Chorwatów, by wyeliminowali. Być może o Daliciu byśmy mówili, że nie wykorzystał tego wielkiego pokolenia Chorwatów. Na usprawiedliwienie Roberto Martineza, no co więcej tren może zrobić, jak stworzyć taki schemat gry, zaplanować rozegrania taktyczne, aby stworzyć napastnikowi Lukaku takie inne sytuacje bramkowe. No dobra, Kuba, no nie wyjdzie, nie, nie strzeli za niego, Zgadzam prawda? się, ale Kuba, zaskoczyłeś mnie trochę z tym Martinezem, bo na przykład ja sobie tak myślę, że Hans Dieter Flick, on miał dobrą, mocną reprezentację, ma doświadczenie, jest na fali sukcesów z Bayernem, oczywiście ten poprzedni sezon w Bayernie w jego wykonaniu nie był rewelacyjny, ale przecież zdobył potrójną koronę, świetnie się spisywał właśnie w tym klubie. Miał doświadczenie, bo prze, przecież pracował z Jachimem Lewem. Nie spodziewałbym się, żeby Niemcy też zostali w grupie. Tak, natomiast jeżeli yy, prześledzimy sposób gry reprezentacji Niemiec, no to ja to oceniam w kategoriach, że to co się wydarzyło, czyli Grając tak dobrze w piłkę i nie, nie wyjść z grupy, to się wydarzy raz na jakiś czas. Jakaś to jest jakiś zbieg okoliczności pechowych sytuacji, gdzie, gdzie Niemcy no tak pożegnali się 15 na... minut z Japonią, tak? Dokładnie. Widzieliśmy, jak potrafią grać, jak pierwsza połowa meczu z Japonią, kapitalna. Brakowało tylko udokumentowania czyli strzelenia drugiej bramki. W momencie, kiedy stracili bramkę z Hiszpanią, również włączyli szósty bieg, zaatakowali, tworząc sobie kilka świetnych sytuacji. No, i, i ciężko jest mieć pretensje do do drużyny, do, drużyny, do trenera, gdzie no praktycznie grają bardzo dobrze. Oczywiście jedyny zarzut, no to gra obronna, bo w tym elemencie byli katastrofalni. Widzieliśmy bramki z Japonią, gdzie jedno długie podanie, za linią No wiesz, obrony. Jak tracisz z Kostaryką dwie go, dwa gole, to też o czymś nie No to świat, dokładnie. Ale potrafili oczywiście później to wszystko odrobić, bo już było jakieś natężenie myśli negatywnych i. Pod presją doskonale sobie radzili. No, myślę, że wynikowo należy też Hansiego Flika umieścić w gronie A no, Tych kandydatów kandydatów jest trochę, bo jeszcze Luis Enrique. No i wydaje mi się, że Cici. Bo tak jakbyś miał wskazać też na przykład... I tu przechodzimy już do następnego tematu, który sobie teraz wymyśliłem. Kto grał najlepszą piłkę na tym mundialu według ciebie? Bo ja sobie tak w sumie teraz uświadomiłem, że Brazylia mogłaby być kandydatem. Nie licząc tego spotkania z Chorwacją, chociaż oni z Chorwacją, no dobra, ta pierwsza połowa była słaba, ale, ale Brazylia potrafiła zachwycić jak nikt inny na tym mundialu. Mam wrażenie. Pamiętasz, Olek, jak się zastanawialiśmy, jak zagra Brazylia, jak straci pierwsza bramka, Tak, tak. Nie straciła, odpadła z turnieju. No praktycznie ten gol z Chorwacją był jak, jakby stracili pierwsi, bo trochę im podłamał skrzydło, prawda? Tak. Podciął, podciął skrzydło. Dokładnie, natomiast... Mm... Najładniejsza piłka najładniejsza piłka. No po przechwycie, no to nie możemy rozdzielić drużyny, która gra ładnie w piłkę, kiedy jest w posiadaniu, a kiedy, kiedy nie, to odrzucamy, bo to całościowo, kompleksowo musimy na to spoglądać. No to Brazylia, tak, odpowiedzialna w obronie. Świetna robota Kasemiro w środku i oczywiście czterech kreatywnych piłkarzy. Natomiast dla mnie finalista jutrzejszy Argentyna. To jest drużyna, która ma wiele do zaoferowania. Gra w dwóch ustawieniach. Potrafi grać z czwórką linią obrońców, jak i również z trzema środkowymi obrońcami dwóch w roli wahadłowego. I mam wrażenie, że jakościowo każdy z tych systemów ma, daje drużynie wiele rozwiązań. I to też jest wielka sztuka, umieć na jednym turnieju grać w dwóch systemach i na tym nie cierpi jakość piłkarska. Oczywiście przy tym wszystkim doskonale sobie radzi Leo Messi, to, to jest sprawa kluczowa. Dlatego myślę, że obok Brazylii, no to Argentyna jest tą drużyną, która imponuje póki co do finału. To był taki przerywnik, bo byliśmy przy trenerach, którzy rozczarowali i tutaj też tak płynnie przejdziemy do trenerów, którzy zachwycili. Mam wrażenie, że wskażesz na Scaloniego, skoro zespół Argentyny potrafi odnajdować się w dwóch różnych systemach. Mam wrażenie też, że Scaloni był trenerem, który najbardziej elastycznie potrafił reagować na pewne wydarzenia boiskowe. Świetnie to przedstawiał Robert Podoliński, komentując półfinałowe spotkanie z Argentyną, więc chciałbym się z tobą pokłócić, chyba że masz inne zdanie, ale wskazałbym tutaj paradoksalnie na Scaloniego. Chyba, że Walid Regragui zrobił tak historyczny sukces i tutaj mówię, starając się być obiektywnym, że jego wskażemy jako najlepszego trenera, że wycisnął z tych piłkarzy maksa, co zresztą było widać niestety dzisiaj. Regragui, tak. Przejął reprezentację 31 sierpnia i na przestrzeni trzech miesięcy zbudował giganta w mojej ocenie do meczu półfinałowego. To, to była drużyna kompletna jak już wspominałem, miałem przyjemność ostatnie trzy spotkania oglądać na żywo i się zastanawiałem, w jaki sposób dobrać się do, do obrońców, do zespołu, który świetnie funkcjonuje, potrafi... W środkowej strefie boiska drużyny przeciwne były w posiadaniu piłki i nie mieli czasu ponieść głowy piłkarzy. To, to powodowało, że ta drużyna rosła, no doskonale się czuli w swoim towarzystwie i to jest zasługa oczywiście trenera. Natomiast obok Skaloniego... Ja z wielką fascynacją przysłuchuję się wypowiedzi Didiera de To jest trener, który ma grupę fantastycznych piłkarzy, teraz, ale dwa jego olbrzymim bogactwem i przywilejem jest to, że jako piłkarz wszystko osiągnął. On może usiąść, porozmawiać z piłkarzami na wszystkie problemy. Nic nie jest mu obce. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, siadaj, ja byłem w tym miejscu. Ja też grałem w piłkę, grałem na najwyższym poziomie, zdobyłem Mistrzostwo Świata i wszystkie. Te pozytywne i negatywne emocje on doświadczył. Doświadczył oczywiście jako trener też Mistrzostwa Świata i sposób jego wypowiedzi, szacunek do rywala i plan, jaki ma na, na mecze, też jest imponujący. Chociaż są fragmenty w przypadku Francji, kiedy, kiedy oddają inicjatywę rywalom, i to nie jest tak, że to jest kontrolowane oddanie inicjatywy. Jednak wiele razy u Loris czy też obrońcy w ostatnim meczu Konate musiał ratować przed utratą bramki. Ale wiesz co, wydaje mi się, że takie mecze rozgrywane, rozgrywane w trybie tryb oszczędzania baterii, to też do tego trzeba zespół przekonać. I mam wrażenie, że Deschampsowi się to udaje. Tam ego jest ogromne, a oni potrafią właśnie troszeczkę popracować w defensywie, chyba, że lubią odpoczywać. No i też nie umniejszałbym deszampowi tego, że wymyślił Grizmana. Dla mnie to jest nieprawdopodobne, co zrobił z człowiekiem, który, mówmy się delikatnie rzecz ujmując, nie zachwycał w ostatnim czasie w Atletico, a tutaj jest wymieniany przez niektórych nawet jako MVP mam ku temu dowody. No nawet w naszych studiach zostało powiedziane, oczywiście jest Leo Messi, ale Griezmann, gdyby Messiego nie było, myślę, że byłby murowanym kandydatem do tego, żeby być MVP, mimo że no jakoś nie czaruje liczbami, tak ma, ma trzy asysty, trzy albo cztery asysty, może więcej, już nie pamiętam. Ale doskonale się wkomponuje w ustawienie Francji. Statystycznie, nie wiem czy to o nie przytoczyłeś jego moment w ostatnich chyba 70... Tak, bo... 73 już spotkania z rzędu rozgrywał. Tak. No to jest, jest, widać, że trener yy, nie wyobraża sobie Nie wyobraża sobie zespołu bez, zespołu bez Griezmana, a Griezman świetnie się odwdzięcza. Yy, dziękuję za świetną grą, za zaufanie, także to jest win-win, tak to nazwijmy. No i oczywiście tam możemy w przypadku Francji to, to wymieniać wielu piłkarzy. No tak, myślę, że Zobaczymy, jak jutro się potoczy finał, bo myślę, że MVP poznamy jutro, bo to jest... I pewnie Ja biorę cztery strzelców. piłkarzy pod uwagę. Tak. Ja, chciałbym, aby... Messi. ja bym chciał, żeby Julian Alvarez został królem strzelców. Aha, okay. Oczywiście świetna robota Leo Messiego. Czyli mi minimum dwa gole w finale. Minimum dwa gole, tak. I niech będą to dwa Alvareza i byłoby perfekcyjnie. No piękna by to była historia. Chyba było takie zdjęcie, kiedy 11- czy letni Alvarez ma zdjęcie z Leo Messiem. No, i to byłaby taka piękna klamra. Tych kla klamr zresztą jest bardzo dużo. No dobrze, Kuba. Jaki był mecz, który zapamiętasz na bardzo długo z tych mistrzostw? Taki, że po prostu od razu wiesz jaki mecz wskazać. Bo w sumie mam wrażenie troszeczkę, że ta faza grupowa nas nie rozpieściła pod tym kątem. Pod kątem takiego emocjonalnego roll -costera. No oczywiście Argentyna-Holandia. 2-0, 2-2, ten rzut wolny w wykonaniu reprezentacji Holandii. No to to się będzie pamiętać. Może 6-1 Portugalii, ale tak poza tym? Z takich majstersztyków? Emocjonalnie może to nie był majstersztyk. A jak już majstersztyk, to tylko jednej drużyny. Spotkanie Argentyna Polska, ze względu na dramaturgię i ten taki korespondencyjny pojedynek tak. Meksyku. No w ogóle ta faza grupowa w trzeciej rundzie to była niesamowita sprawa. Był moment, że liczyliśmy praktycznie, oglądaliśmy końcówkę spotkania, mieliśmy oczywiście studio ze stadionu, obok monitor i, i mecz Arabii z Meksykiem, i widzieliśmy, co się dzieje z polską reprezentacją, czyli jak słabnie jak Argentyna rośnie i bawi się w naszym polu karnym, pomimo tego, że graliśmy bardzo niską obroną, no to zdawaliśmy sobie sprawę, że ciężko będzie bramki nie stracić już kolejnej, ale z drugiej strony Meksyk bardzo rósł w meczu z Arabią Saudyjską i tworzył sytuację, strzelał. No i pamiętam doskonale ten wieczór, gdzie <laughs> pierwszy raz nie grając w piłkę się bardzo denerwowałem, bo miałem poczucie, że no przed tym meczem byliśmy na pierwszym miejscu w grupie, a nasze spotkanie układa się fatalnie. Meksyk rośnie w siłę i może być tak, że no pełni euforii przed spotkaniem skończymy nie wychodząc z grupy. Na szczęście, oczywiście, wiemy, jak to się wszystko skończyło. I to było takie spotkanie pełne dramaturgii dla mnie. Może mało jakości tam było piłkarskiej, ale ze względu na te okoliczności to mecz szczególny. A jeżeli chodzi o inne to co mi się bardzo podobało to reakcja Portugalii na pierwszy raz kiedy Ronaldo usiadł mhm. na ławce rezerwowych. To jest to jest świetna świetnie drużyna zareagowała, oczywiście to I też chyba takie spotkanie. wymowne sklejające się z tym, że Ronaldo no, chyba się żegna z mundialem już na dobre, prawda? I że Portugalia będzie sobie musiała radzić bez niego. No dobrze, wskazanie meczu jest trudne, ale były takie momenty, takie stricte piłkarskie, które można zapamiętać jak sobie przypomnę to, co robił Leo Messi z Guardiolem, to jak podał piłkę w meczu z Holandią, ta asysta po prostu rozdzierająca defensywę Holandii jeszcze pod nogami Ake, no to jest nieprawdopodobne. Dzisiejszy rzut wolny wykonany przez reprezentację Chorwacji, zespołowo zaprogramowany, jak z gry komputerowej po prostu. Nie do wiary. Iwan Periś, tak się zastanawiam, jak... W jaki sposób przekonać piłkarzy do tego, aby uwierzyli, że to rozegranie jest skuteczne, czyli zejście Perisicza ze środka pola karnego na zewnątrz i zgranie głową piłki z powrotem do środka raz. To dogranie świetne, wykonanie w przypadku Perisicza perfekcyjne, szalenie trudne technicznie, no i wykończenie Guardiola tak naprawdę podsumowujące jedno i drugie świetne wykonanie, no wybitne. Wybitne. Wszystko zagrało. Zastanawiam się, czy można było się temu przeciwstawić. Nie. To jest taki element zaskoczenia, że nie wiem czy do odtworzenia. Czyli raz, wszystko zagrało. Dośrodkowanie, zgranie i uderzenie. Kapitalne rozegranie. To ja jeszcze zauważę, bo piłkę zagrywał Majer z Chorwacji, natomiast tam wcześniej ruch wykonał Luka Modric. Piłki nie dotknął, ale mam wrażenie, że to było takie pobłogosławienie tej piłki, zmylenie przeciwnika i też pokazujące oczywiście, tu się to jest nad, nadinterpretacja, ale pokazujące ten kunszt. Luki Modricia, że nawet nie dotykając piłki, on miał jakiś taki minimalny wpływ na to, jak ta akcja poszła. Bardzo mi się to wszystko podobało i bardzo mi się też podobała scena, jak obserwowałem chorwackich piłkarzy po meczu, że tam była taka sytuacja, że oni się wszyscy cieszą, a Modric komuś tam pokazywał, nie, nie, coś tam, coś mu się nie podobało, jakby ustawiał, zarządzał tym zespołem, nie piłkarzami, tylko. Kimś ze sztabu, że coś tam trzeba zorganizować. On nawet w takich momentach jest dowódcą, jest prawdziwym wodzem, jest nie tylko magiem, poetą, ale właśnie kimś, kto tam wszystko pociąga, gdzie pociąga za, za sznurki. Przede wszystkim świetnie przemawia na boisku. Lider w szatni, autorytet, pewnie inspiracja dla, dla wielu młodych chłopaków, a przy tym wszystkim bardzo skromny człowiek. To też jest chyba. Warte podkreślenia. No miałeś takiego kolegę, który rozdał 50 Rolexów swoim kolegom, bo tak było, jak reprezentacja Chorwacji chyba zdobywała medal, no to on właśnie sprawił tam 25 Rolexów i jak zdobywał złotą piłkę, to piłkarzom Real, Realu Madryt też taki prezent. No jedynie co żałuję, to nie byłem kolegą klubowym <gry> Luki no, Modricza. Ja chciałbym, <gry> chciałbym, no ale może tutaj jeszcze w Katarze uda się go spotkać na lotnisku, może jutro, może pojutrze też wracają. Kuba, no będziemy zmierzać powoli, yy, tytułem tych podsumowań jeszcze chciałbym się Ciebie zapytać, czy dostrzegasz taki trend w piłce nożnej, bo piłka reprezentacyjna raczej tych trendów nie wyznacza, ale mam wrażenie, że może w niektórych aspektach piłki nożnej doszukamy się pewnych rzeczy, Pamiętam Neuer 2014 rok. Bramkarz, który gra wysoko, który jest nowoczesny, który bierze udział w rozgrywaniu, ale też pełni funkcję tego trzeciego, czy tam dodatkowego stopera. Czy zauważyłeś takie nowinki, może taktyczne, może jeżeli chodzi o zawodników, może kunszt bramkarzy właśnie na tych mistrzostwach, bo dużo karnych było obronionych. To, co ostatnio powiedziałeś, chciałem właśnie, myślałem, że ty o tym nie powiesz i, i zaskoczę troszeczkę Ciebie. Rozmawiałem, pisałem z trenerem Andrzejem Dawidziukiem przy okazji z serii obronionych rzutów karnych przez Liwekowicza. Tak, to jest element, który myślę, że od czasów, kiedy, kiedy zmieniono przepis, że można rozegrać z, z pięciu metrów polu karnym piłkę, no to rola bramkarzy zmieniła się diametralnie. To jest chyba rewolucja, jeżeli chodzi o rolę bramkarza w rozegraniu piłki. Mówimy dużo o specjalizacji. Myślę, że jest ta, taka nowa tendencja, specjalizacja, czyli trenerzy od rzutów karnych, tak to nazwijmy. Myślę, że w tym elemencie coraz więcej się pracuje, i stąd to przekłada się również na, na tą statystykę, która jest chyba doskonała, jeżeli chodzi o brąkarzy, procentowo obronione rzuty karne. Kiedyś Jan Tomaszewski mówił, że nie ma karnych obronionych, są tylko źle, strzone, źle tak. strzelane. Myślę, że to troszeczkę już odchodzi w niepamięć, bo w tym elemencie nastąpił bardzo duży rozwój. No to nie mogę nie zapytać. To jest najłatwiejsza puenta takich programów, ale muszę zapytać. Jak jutro widzisz to spotkanie? Może nie wynik, ale jak ono będzie przebiegać? Jaki rozrysowałbyś mu scenariusz? Czy Argentyna się schowa, a Francja będzie czekać i będą sobie czekać na karne? czy może któryś z zespołów przejmie, przejmie inicjatywę? Albo kogo sobie Leo Messi może upatrzyć? Bo mam wrażenie, że tego Guardiola ustrzelił, polował na niego, że wiesz... W pewnym momencie w końcu mówi, ja ci pokażę, kto tu jest lepszy. Myślę, że w przypadku Messiego to zaproponuję wywieźcie, kogo mam ustrzelić, bo jestem w takiej dyspozycji. Co do przebiegu spotkania, wydaje mi się, że Francuzi odadzą inicjatywę Argentynie, wyczekując na swojej połowie, korzystając oczywiście ponad wszystko z szybkości Kiliana Mbappé. Myślę, że w tym elemencie chłopak będzie zwolniony z gry obronnej. Rabiot robił to doskonale, zabezpieczając wszystko, co się działo po, za plecami klinia na Mbappé. Argentyna w posiadaniu, kreująca, domagająca się fauli w każdej sytuacji stykowej, gestykulująca. No i zobaczymy, w jakiej formie obudzi się Lomys. Jeżeli Leo się wyśpi, jeżeli będzie sobą, tak jak to ma miejsce na, na tym turnieju, no to podejrzewam, że w pojedynkę może wiele zdziałać. 82 tysiące Argentyńczyków jutro ma być na stadionie. Wsparcie kapitalne, Wsparcie kapitalne brakujący element w przypadku Leo Messiego, czyli mistrzostwo świata. I kolejne porównania, bo do tej pory pytamy, czy Maradona, czy Leo Messi? Maradony ma, ma, ma mistrzostwo świata, czyli Maradona. Jestem ciekaw, jak w którą stronę pójdzie narracja bo Maradona Mistrz świata? Messi, mistrz świata, kto lepszy, czy pojawią się wątpliwości, czy, czy nie zmienić tendencji na Leo Messiego? Ja jutro to na stadion bym się wybrał nawet dla samych kibiców. Nie musieliby grać, wystarczy, żeby pięknie śpiewali. No dobrze, to powiem, jak Kylian Mbappé pójdę za chwilę zrobić herbatkę z cytrynką, tak jak on zrobił swoim kolegom z reprezentacji. Podobno pomogło. My troszeczkę się wyciszymy przed finałem, i jutro Was zapraszamy na piłkarską ucztę. Oscary do rozdania. Nie czerwony, a zielony dywan na Lusail Stadium. No i oczywiście też pożegnanie z Mistrzostwami Świata pana Dariusza Szpakowskiego, a sędzią jest Szymon Marciniak. Czy można chcieć czegoś więcej? Naprawdę? Myślę, że tutaj nie trzeba odpowiadać. Dziękujemy pięknie. Żegnają się z Wami Kubawa Wrzyniak. Dziękuję. Dobrej nocki. I Ole Roj. Dobranoc. Nieważne, czy jesteś w autobusie, pociągu czy na wakacjach. Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова